Marysia i śpiewam w zespole Don Quartet. Stwierdziliśmy z kolegą z klasy, że zaczniemy sobie grać, bo akurat mieliśmy taki konkurs w szkole, tak się zaczęło. Na początku mieliśmy grać w dwójkę, ale potem stwierdziliśmy, że potrzebne nam są jakieś bębenki, więc wybraliśmy kolegę, który gra na perkusji. No a potem stwierdziliśmy, że jak już mamy perkusję, to jeszcze weźmiemy basistę. No i tak się zaczęło. Później basista od nas odszedł. W tym czasie dobraliśmy sobie innego basistę, Szymona. W sumie tak od wiadomości do wiadomości przyszliśmy do tego, że szuka basisty. Stwierdziłem, że czemu nie. Dołączyłem, wpadłem na jakiś luźny jamik. Zaiskrzyło. Stwierdziłem, że spróbuję. Czemu nie? Bo zespół wydawał się ciekawy i w sumie nie miałem żadnego zespołu z wokalistką w tym czasie. I tak sobie zaczęliśmy próbować jakoś nieśmiało. Wiadomo, że na początku, jak się jeszcze tak mało zna ze sobą, to tak to wszystko dziwnie wygląda i też nie ma się śmiałości wobec siebie. Ja też jeszcze tak trochę cicho śpiewałam, taka zamknięta w sobie i tak dalej, ale z każdą następną próbą było coraz lepiej, dogrywaliśmy się i dobrze się dogadujemy, fajnie jest na próbach. Mamy drugiego gitarzystę, Tymoteusz. Jestem Tymek, poznałem się z Rafałem już w czasach gimnazjum, gdy chodził do klasy wyżej i uczęszczałem do niego na lekcje gitarowe, przy czym w ostatniej lekcji, jak sobie graliśmy, zaprosił mnie na jam session właśnie, na którym spotkałem Marysię, Kacpra, naszego perkusistę oraz Szymona. No i właśnie tak sobie wspólnie razem jamowaliśmy. Wtedy właśnie nie znaliśmy jeszcze swoich możliwości i tak się poznawaliśmy powoli. Wymyślać teksty. Czasem na mnie krzyczą, bo jest już koniec, następna próba, jeszcze nie mam tego tekstu zrobionego. Także pierwszy tekst w ogóle powstał z pomocą brata mojego, Pawła. Piękny, wymyślaliśmy rymy, naprawdę bardzo miło nam się tworzyło. Mam nadzieję, że jemu też. W pierwszym tekście pomagała nam Paulina Spyrka. Teraz zrobiłam jakiś drugi tekst. No i na razie póki co mamy 3 piosenki swoje, własne. Wiesz, jakiś materiał. Też te piosenki już w sumie każdy może wymyślić. Przynajmniej jakąś taką podstawę. Ja coś tam się staram. Ogólnie tworzymy na takiej zasadzie, że każdy jakby z instrumentalistów oraz wokalistka, jeżeli wpadnie na jakiś genialny pomysł, podsyła to reszcie i w następnym spotkaniu staramy się coś z tego skleić i dodać jakąś inną część właśnie. Jeżeli jest tekst, to dokładamy ścieżkę dźwiękową, a jeżeli jest ścieżka dźwiękowa, dokładamy tekst. I tak wychodzą nasze utwory. Przełomowym momentem w naszej muzycznej karierze był koncert Biekotłownia, gdzie graliśmy jako support zespołu Venus Flytrap do przyjaciela naszego gitarzysty, Rafała. I tam mieliśmy przyjemność zaprezentować 4 kawałki, parę coverów i jeden nasz utwór. I to było takie właśnie nasze pierwsze pokazanie się przed większą publicznością. Ja pamiętam. Mieliśmy przygotowane 3 kawałki, bo mieliśmy zagrać tylko 3 piosenki. No i tam już gramy, chwilę gramy i podchodzi do nas tego zespołu wokalista i mówi, że żebyśmy zagrali jeszcze 4 utwór, bo w sumie to oni się jeszcze nie przygotowali. Wszyscy krzyczą, to zagrajmy Psycho, Psycho i w ogóle ja mówię, o rany, przecież ja nie znam tekstu. I tak się przestraszyła na początku, no i mówię do Kacpra, w ogóle Kacper jakby coś to krzycz, bo odpowiada mi ten tekst. Ale nawet się udało, nie pomyliłam się. Pierwszym problemem tego naszego koncertu w klubie Kotłownia był a taka sprawa, że akustyk się troszkę spóźnił, tak troszkę z godzinkę i przez to Marysia tak no nie miała tej przyjemności się rozśpiewania, myślę, chociaż naprawdę spiła się na wyżej swoich możliwości. Szymon jeszcze zapomniał koszuli. Ogólnie prób mamy co niedzielę. Zazwyczaj robimy tak, że próbę przed gramy całą setlistę utworów, które będziemy prezentowali na naszym występie. Staramy się właśnie wszystkie ruchy sceniczne zachować na tych próbach. Jakieś no, rzeczy, które chcemy ująć podczas naszego występu. A później jeszcze każdy w swoim otoczeniu, w swoim domu przed koncertem ćwiczy jakby swoje poszczególne partie. Fajne jest to, że jakby przychodzimy na próbę już tak w zasadzie przygotowani i nie uczymy się grać na próbie, tylko już się po prostu tylko dogrywamy. Przychodzenie nieprzygotowanym, no, na kiepsko rokuje na zespół. I dobrze w sumie, że da się nauczyć tego wszystkiego i przyjść po prostu na próbę przygotowanym i mieć przynajmniej ograne to, bo no, ruchy na scenie i wszystko jest i tak improwizowane bardzo. A propos w sumie też pierwszego koncertu ustaliliśmy dress code.
czarne szelki, czarne spodnie i koszule. Tak, żeby bardziej wpasować się w Doom Quartet. Możemy opowiedzieć nasz arcyciekawy żart. Rozgrzewam publiczność na każdym koncercie, a propos tego, gdy się przedstawiamy i w sumie jesteśmy Doom Quartetem. Tylko jest nas pięciu. I tu jest perkusja i to przejście i śmiechy. Więc polecam się pośmiać, no. Właśnie zaczęliśmy działać tak, podzieliliśmy się obowiązkami w zespole i zaczęliśmy naprawdę ciągnąć to w dobrym kierunku. Pewnego dnia pojawił się pomysł slamu muzycznego zorganizowanego przez towarzystwo Olinu J, jeszcze chyba w ramach Juvenali, w klubie Za Ścianek, więc w sumie w miejscu legendzie. I fajnie w sumie dzielić scenę już z tymi większymi innymi zespołami. Zgłosiliśmy się, przyjęli nas i odbył się tak, że drugi koncert już przed znacznie większą publicznością, myślę, niż przed kotłownią. I na scenie w sumie z bardziej profesjonalnymi zespołami, które grają po kilka lat i występowały już w Europie. Ja jestem Kacper, gram na perkusji. Tutaj ostatnio graliśmy na slamie muzycznym w klubie Za Ścianek i jesteśmy bardzo ucieszeni z tego powodu, bo jednak się nam udało po tak krótkim czasie gry razem w zespole zająć aż trzecie miejsce. Mamy za sobą slam i konkurs, na którym pojawiliśmy się pierwszą za konkursie. Coś nam się udało wygrać. Ja w ogóle jak zaczęłam skakać na tym slamie, to odpięłam kabel od basu. I bas nam przestał grać przez jakieś, nie wiem, pół minuty, albo nawet dłużej. No i graliśmy bez basu w piosence, gdzie w sumie bardzo potrzebny jest bas. Gramy raptem pół roku, może nawet niecałe pół roku. I zebraliśmy się w dużej mierze przypadkowo. Każdy z nas jest troszkę inny. I się wydaje, że tak jak tutaj siedzimy, to Szymon jest najbardziej metalowy, Kacper troszkę mniej, ale czasem z niego wychodzi. Myślę, że Marysia jest najbardziej soulową osobą w naszej ekipie, nawet jeśli nie jest tego świadoma. To najbardziej soulowy głos, jaki poznałem w życiu. Tymek jest chłopakiem rocka, a ja wszystkich staram się zarażać troszkę takim bluesem i czasem coś tak ode mnie wychodzi funkowo-bluesowego. Te 3 godzinki, w które sobie nagramy w czerwcu, mamy koncert na Mili. Mila to będzie impreza organizowana przez krakowskie licea, przez 5, 1, 2, 6 i 8. Cała impreza się będzie odbywać w kwadracie. 22 czerwca to jest. To jest nas cała piątka w naszym cudnym kwartecie i chyba nam się gra dobrze. Ogólnie historia tego zespołu się ciągnie, kiedy chcieliśmy założyć taki mini band pod konkurs w naszej szkole w 8. Skład się lekko różnił od tego, co jest dzisiaj, ale udało się nam. Tak, wtedy była 4 dokładnie, był kwartet i jakby stąd też ta nazwa. Szybko po tym konkursie wszyscy stwierdzili, że jest bardzo fajnie między nami, jest ta więź i zaczęliśmy grać. Potem przed Tymek na gitarę, potem przed Szymon na bas. Gramy do dzisiaj i mogę powiedzieć, że między nami jest ogromna więź i na każdej próbie jest masa śmiechu, nie ma żadnych spięć. To daje tej siły i mocy podczas występów. Tak, chłopaki mi pomagają krzyczeć to, czego ja umiem. Tak krzyczeć i jest okej, całkiem. Ja chciałam powiedzieć, że Kacper jest taki biedny, bo zawsze go nie widać na zdjęciach. A teraz się łączę z każdym perkusistą, który występuje gdzieś z tyłu, z boku, w ciemnościach. Pamiętajcie, jesteśmy silni, głośni, nieważne. To partyka, Michał! Pierwsza rzecz, którą ja zauważyłem, to było tak naprawdę powiedzenie, czym jest nasz zespół, bo coś tam zdarzyło się pochwalić, że no zaraz gram w zespole, a oni wiedzieli, no spoko, co gracie? I tak naprawdę to jest coś takiego, co mimo wszystko, ludzie mówią, że trzeba być otwartym na gatunki, jednak trzeba się w jakiejś chociażby szerokiej konwencji zamknąć, żeby móc jakoś się określić. Potem z tych podstawowych brzmień, tak jak ja stwierdziłem, że jesteśmy punkowo-rockowi póki co i można z tego wychodzić w jakieś inne klimaty, ale trzeba mieć taką swoją bazę. To jest wydaje się taka rzecz, którą trzeba na początku zrobić i pierwszy problem. Też to, że jak przychodziliśmy i spotykaliśmy się po raz pierwszy, to nie każdy znał umiejętności każdego i nie wiadomo było, czego się można spodziewać, bo nasi na przykład po baliście.
ale bas jest naprawdę u nas bardzo fajny, także naprawdę to jest potężna moc. Tak, myślę, że każdy sprostał oczekiwaniom każdego w tym zespole. Takim następnym problemem była pozycyjność każdego z nas, lecz wyszliśmy bezkonfliktowo z próbami w niedzielę o 13. Też dla mnie bardzo ważne jest podejście takie bardziej personalne, czyli czy każdy jest chętny do grania, czy każdy jest przy tym uśmiechnięty. Ponieważ jeżeli są trzy osoby w zespole, które są bardzo, bardzo chętne, a postawię takie, a no, pogram, ale w sumie się boję, to ja się wstydzę. Właśnie nie, chodzi o to, żeby każdy był otwarty, coś aby wnosił od siebie i żeby każdy mógł to przyjąć z tym uśmiechem, z tą więzią, która u nas jest. W sumie rodzice się bardzo ucieszyli, jak usłyszeli o tym, że gramy gdzieś, bo no, bardzo wiele zespołów, bardzo mało koncertów. I właściwie nic nie robiłem z tym bardziej. Pierwszy zespół, z którym tak coś bardziej mi idzie z koncertami, jedzie w dobrym kierunku, więc ucieszyli na pewno, że mogli nas usłyszeć. Też mam opinię, że się podobało, ale ogółem są za, no bo wiedzą, że rozwijałem się muzycznie i wiedzą, że jestem z fajnymi ludźmi w zespole. Moi rodzice u nas w domu zawsze, ja mam starszych braci i oni jakoś tak muzycznie byli zakręceni i też mój jeden z braci miał już milion zespołów, dlatego dla nich to żadna nowość. I myślę, że podobnie jak rodzice Szymona. Moje rodzice są najwierniejszymi fanami i zawsze się cieszą. Mówią, że się dobrze bawią, co mnie bardzo cieszy. Nie słyszę czegoś takiego, no, że spoko, tam fajnie, że gracie, ale wiesz, no, tam szkołę trzeba jeszcze ogarnąć. Tylko jakby no, wiedzą, że na pewno ja sobie to jakoś tam, myślę, że każdy nas sobie to jakoś godzi, bo mimo wszystko, jak się jest muzykiem, jak się gra, to bardzo ważne jest, jedną z najważniejszych rzeczy, to żeby nie grać samemu sobie, tylko grać dla kogoś i chociażby nawet jeśli byśmy nie koncertowali, a jest super, że koncertujemy, żeby grać też dla innych muzyków. Nie byłem nigdy w szkole muzycznej, w sumie przez jakiś czas byłem samoukiem, ale byłem na parunastu lekcjach i raczej już coś tam kminię samemu, więc raczej samouk basowy, perkusyjny też powoli. U mnie tylko i wyłącznie lekcje prywatne. Ja słyszę Rafała i Tymka i Szymona jakieś tam emole, dismole i inne rzeczy, to ja jestem w ogóle w pustce, nie wiem o co chodzi. Także i razem z wokalistką Marysią się z tego śmiejemy, że a no tak, my wszystko rozumiemy, prawda Marysiu? Dokładnie tak jest. Ja też nigdy nie miałam styczności ze szkołą muzyczną. Kiedyś tam może miałam kilka takich mini lekcji, jak byłam jeszcze w innym takim zespole, bardziej chórowym, czy jakby to nazwać, ale generalnie to nie uczyłam się nigdy śpiewać, śpiewam tak jak umiem. Ja pierwszy raz chwyciłem za gitarę tak z własnej woli. Zaczynałem właśnie jako samouk, ale później zacząłem szukać różnych osób, które by mnie doszkalały, ukierunkowały. I właśnie jedną z takich osób był Rafał, nasz gitarzysta. No ja żadnych papierów też jakby na nagranie, to że mam jakąś edukację muzyczną, nie mam. Bardzo długo zgłębiałem temat i dalej się uczę też prywatnie, bo teoria muzyki to jest bardzo ciekawa sprawa i właśnie pod tym kątem się uczę. Nie mamy jakiejś edukacji, ale chociażby przez to, że razem gramy, musimy się dalej uczyć. Więc taka edukacja wewnętrzna trwa. U nas jest duża otwartość pod kątem innych instrumentów też, bo jednak z tego, że tu Szymon jakieś takie bardzo ostre rzeczy. Ja też czasami. Tymon bardzo taki klasyczny rock, Ramones, AC/DC te sprawy. To jednak też staramy się być otwarci pod kątem gatunku muzycznego, który tworzymy. Dużo miksujemy. Właśnie ostatnio Szymon stworzył linie basowe, które są dość ciężkie jak na nas. Każdy to przyjął z otwartymi rękoma i się tworzy z tego coś naprawdę pięknego. Także to jest bardzo ważna rzecz, że nie wolno się zamykać na jeden gatunek, tylko być otwarty pod kątem czegokolwiek. Możemy grać raz funk, blues, potem jazz, potem rock. My tak mamy dużą bazę coverów, od w sumie Andersona Paka po Muse praktycznie, tak. Czyli przedział brzmieniowy dosyć spory. Każdy słucha czegoś innego. Nie wiem, gdybym mógł, to pewnie tworzyłbym elektronikę, bo czemu nie? Każdy coś wniesie swojego. A ja agresywne linie basowe, Rafał może do tego rapować, Marek się śpiewać soulem. Coś z tego ciekawego wyjdzie, bo w sumie plan jest taki, żeby stworzyć coś swojego, a nie raczej powielać schematy. A już niestety jest dużo zespołów, które grają 3 akordy od 40 lat. No my się widzimy razem na pewno za kolejnym dni, tygodniu, miesiąca, może nawet lata. Jak na razie nam bardzo przyjdzie pod kątem tworzenia własnych utworów i abyśmy w to dalej szli. Czuję w tym dość duży potencjał i chyba inni też. Myślę, że bardzo ważną rzeczą jest oczywiście regularne próby, ale też
częste koncerty, jakieś występy, bo jednak jakby to tworzy ten cały widz w tym wszystkim, że jest po co grać i jest dla kogo grać tak naprawdę. Jak pierwszy koncert zagraliśmy tam właśnie w kotłowni, to jak graliśmy te trzy piosenki, to ja mówię, ojejku, tak mi się podoba w ogóle, jeszcze bym chciała grać i jeszcze, i że nie chcę schodzić i tak fajnie, takie jest to nawet uzależniające. Po prostu chcemy się dalej rozwijać, więcej koncertować na pewno, po prostu stać się ważną częścią nie tylko krakowskiej sceny. Za 10 lat mam nadzieję, że utrzymamy takie tempo, jakie mamy teraz, że w ciągu pół roku mamy za sobą 3 występy, co może nie wydaje się powalającym wynikiem, ale biorąc pod uwagę fakt, że też będziemy tam troszkę już, no, że będziemy nagrywać i nasza epka się pojawi w czerwcu, mam nadzieję, jak się uda nam to zmiksować, jakoś to tempo utrzymać, to by było coś niesamowitego, bo żeby złamać taki stereotyp, w Krakowie jest niesamowicie dużo zespołów, niesamowicie dobrych, tylko brakuje czasem chyba, wydaje mi się, czegoś takiego, żeby chociażby się ruszyć na tą scenę, czy chociażby nawet nagrać się na salce i po prostu wtedy jakoś tak analizować swoją muzykę, swój progres i dopiero potem jakoś iść do przodu. Tego moim zdaniem brakuje, to bym chciał złamać i żeby przez 10 lat utrzymać takie coś. Tam. Chciałbym bardzo utrzymać nasz dress code na każdym występie. Ja bym chciała od czasu do czasu zmienić, bo nie chcę na każdym zdjęciu wyglądać tak samo. Ja bardzo bym chciał za około 10 lat być na zdjęciach po koncercie, żebym był gdzieś widoczny, a nie, że tak, że perkusiści są gdzieś z tyłu. To jest strasznie smutne. A propos tego, to muszę zaprzeczyć, że perkusiści są zawsze z tyłu, bo ostatnio na zościanku był kolega z boku. Jeszcze mniej widoczny, co prawda. Najlepsze uczucie? Aplauz publiki i głosowanie na nas po slamie. Dzięki temu zespołowi teraz powoli zaczynam swoją karierę wokalną. Też mam za sobą wiele projektów muzycznych i zespołów i nigdy nie czułem takiej więzi z ludźmi i nigdy nie było tak, że przychodziłem na próbę i przed próbą i po próbie czułem taką euforię, że no po prostu tak nie bolała szczęka od śmiania się i śmiechu i że to jest naprawdę coś pięknego jak dla mnie. Oklaski, wiadomo, to jest najfajniejsza rzecz. Ktoś ci bije, brawo. Dzięki. To jest masa wspomnień na przyszłość i cokolwiek się będzie działo za miesiąc czy za rok, to będziemy to dalej wspominać. To otworzy ten cały bagaż doświadczeń i one powoli będą nas tworzyć jako muzyków i jako zespół.